Po raz kolejny bardzo serdecznie witam Was w serii Tylko lepiej, w serii, w której opowiadam o tym, jak przysięga małżeńska prowadzi mnie do tego, żeby w moim małżeństwie, w moim życiu było rzeczywiście tylko lepiej. Jak widzicie, ściemniło się już. Mamy zdecydowanie późny wieczór, przygasiliśmy nieco światła, więc mamy idealny klimat do tego, żeby porozmawiać o kolejnym słowie: o słowie wierność. Czyli słowie, które będzie nas odnosić do całej sfery emocjonalności i całej sfery seksualności. I gdy myślę właśnie o słowie wierność, to przychodzi mi do głowy takie pewne zaproszenie, które kiedyś dostałem zaproszenie z mojego byłego duszpasterstwa akademickiego, kiedy poproszono mnie, żeby powiedzieć jakieś takie krótkie świadectwo może krótki wykład. Właśnie na temat seksualności, żeby porozmawiać ze studentami o seksualności, właśnie z punktu widzenia osoby, która w małżeństwie już żyje trochę lat. I pamiętam, że ten wykład zatytułowałem wtedy trochę prowokacyjnie, ale w ten tytuł naprawdę wierzyłem Święty Seks. I tytuł okazał się chyba strzałem w dziesiątkę, ponieważ przyszło naprawdę sporo osób, cała aula była wypełniona i. Jak się okazało, temat był na tyle ciekawy, że dyskusja, która potem się toczyła, trwała naprawdę do późnych godzin nocnych. I to wydarzenie uświadomiło mi, że istnieje wielka potrzeba, żeby właśnie o seksualności mówić w dobry sposób, w pozytywny sposób, żeby pokazywać pomysł Pana Boga na to, jak ma wyglądać ta sfera w naszym życiu jak ma wyglądać w małżeństwie. W poprzednim odcinku powiedziałem już, że kolejne zobowiązania z przysięgi małżeńskiej odnoszą nas do czterech różnych miłości. I tak jak w przypadku słowa miłość, mówiłem o słowie agape, o miłości agape, tak słowo wierność odnosi nas do kolejnego rodzaju miłości do miłości eros. I miłość eros definiowana jest jako taka miłość zmysłowa miłość fizyczna. Miłość romantyczna, moglibyśmy powiedzieć. I może się wydawać, że stoi to trochę w sprzeczności z tym, co do tej pory mówiłem w tej serii. No bo w poprzednim odcinku powiedziałem o tym, że miłość Chrystusa jest miłością, która jest decyzją, która jest rozważna, a która nie jest romantyczna, która nie jest oparta na uczuciach. I rzeczywiście bardzo często te dwie miłości, Agape i Eros, są stawiane naprzeciwko siebie. Jest pomiędzy nimi jakieś takie dziwne napięcie, którego nie sposób rozładować. Jest jakiś konflikt między tymi dwoma rodzajami miłości. Ale wydaje mi się, że da się obydwie pogodzić. No bo jeżeli na całą przysięgę małżeńską popatrzymy poprzez słowo miłość poprzez miłość Agapę miłość doskonałą, miłość Boga no to wtedy. Zrozumiemy, o co chodzi w miłości eros, która również pojawia się poprzez słowo wierność w małżeństwie, która wprowadza nam całą sferę seksualności i emocjonalności. I to nam pokazuje, że również ta sfera znajduje się w małżeństwie, że jest na nią miejsce, że jest miejsce na romantyzm, że jest miejsce na zmysłowość i uczuciowość. W małżeństwie jest miejsce na seksualność, ale musimy odpowiednio na to popatrzeć. I dlatego może miłość eros postawiona jest w przysiędze zaraz obok miłości agape. Słowo wierność jest postawione zaraz obok słowa miłość. Dlatego, żeby pokazać, że te dwie miłości należy interpretować razem. Że nie możemy mówić o samym egoistycznym erosie. Że nie możemy mówić o tym braniu, o którym była mowa w jednym z pierwszych odcinków, braniu, które ma w sobie wiele takiej gwałtowności. Tylko właśnie patrząc przez miłość agapę, miłość, która skłania nas do tego, by się ofiarować drugiemu człowiekowi, by być darem dla drugiego człowieka. To gdy w ten sposób popatrzymy na słowo eros, na słowo wierność, to to nam otwiera całą przestrzeń do interpretacji, właśnie tego jak Budować w zdrowy sposób tę przestrzeń, jak budować, żeby w naszym małżeństwie, również w obszarze seksualności i emocjonalności było tylko lepiej, żeby ta sfera również pomagała nam jeszcze bardziej kochać, jeszcze lepiej kochać, stawać się świętymi. I jestem świadom, że jest to sfera bardzo delikatna. Sfera seksualności jest przestrzenią, w której bardzo łatwo o zranienie, w której bardzo łatwo o różnego rodzaju napięcia, o różnego rodzaju konflikty. Dlatego właśnie musimy podejść do niej też ze szczególną delikatnością. I właśnie musimy popatrzeć też na nią jako na pewnego rodzaju decyzję jako na pewnego rodzaju świadomie budowaną przestrzeń. Bo romantyzm sam w sobie, zmysłowość sama w sobie nie może być fundamentem, na którym zbudujemy nasz związek. Bo taki związek bardzo szybko popadnie w konflikty. To eros właściwie rozumiany dopiero może być tym fundamentem, na którym zbudujemy romantyzm, na którym zbudujemy naszą seksualność. Bo seksualność jest darem. Seksualność jest darem zarówno pomiędzy mężem i żoną, ale wcześniej jeszcze jest darem, który otrzymaliśmy od Boga. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy takie słowa: Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. I uczynili ją sobie poddaną. Bardzo lubię te słowa, ponieważ wyobrażam sobie pustą ziemię ziemię, na której jest tylko dwoje ludzi, którzy dopiero się przebudzili, jeszcze nie usłyszeli nigdy żadnego głosu, niczyjego głosu. I nagle słyszą Boga, widzą tę pustkę dookoła i słyszą Boga, który mówi: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Abyście zaludnili ziemię. Proponuję wyobrazić sobie, jak mocno trzeba się rozmnażać, żeby zaludnić całą ziemię. Ale takie właśnie polecenie dostaje Adam i Ewa. Właśnie takie słowa kieruje do nich Bóg. Idźcie współżyć. To są pierwsze słowa, które słyszą ludzie, które słyszą ludzie w raju. To jest wręcz polecenie od Pana Boga, które dostają pierwsi ludzie. Idźcie współżyć albo używając trochę bardziej światowego języka, idźcie na seks. Yy, I tak, właśnie to jest darem. Bóg nam ofiaruje całą tą przestrzeń. Bóg nam daje seksualność i emocjonalność jako dar, żebyśmy tej przestrzeni używali używali w zdrowy sposób. I to jest zadanie, żeby w taki sposób właśnie tej przestrzeni używać. I nie można w takim razie, że tak powiem, pozwolić tej przestrzeni samej się rozwijać, poddać się swoim popędom, bo jeżeli to jest dar od Boga, to kolejny wniosek jest taki, że seksualność jest ważna, że seksualność jest dobra, że jest ważna i jeśli jest ważna, to musimy nad nią pracować, to musimy się formować, musimy o niej myśleć. W jaki sposób budować tę przestrzeń, żeby, żeby była ona święta, żeby rzeczywiście była darem od Boga, żeby była taka, jak w zamyśle tego, który ją wymyślił, w zamyśle tego, który nam ją dar, dał, bo jest ona właśnie darem i moglibyśmy pójść dalej jeszcze. Przyjemność, która przecież jest nierozerwalnie związana z seksualnością, również jest darem od Pana Boga i jest dobra. I pamiętajmy o tym, że to nie jest przestrzeń zła, jest to przestrzeń dobra, ponieważ pochodzi bezpośrednio od Boga. A jeżeli kogoś to oburza, no to polecam otworzyć sobie Księgę Pieśni nad Pieśniami. Księgę, która jest poematem miłosnym, która moglibyśmy powiedzieć, jest erotykiem, który znajduje się w samym środku Pisma Świętego. I jak ją otworzymy, to możemy się solidnie zdziwić. No bo. Już w pierwszym zdaniu mowa jest o pocałunkach. A potem jest już tylko lepiej. E, później umiłowany, porównywany jest do woreczka Mirry, który uwaga, spoczywa pomiędzy piersiami oblubienicy. E, później ten umiłowany odpowiada na wyzwanie oblubienicy i zaczyna ją opisywać. Opisuje jej włosy, opisuje jej zęby, opisuje jej piersi, oczywiście idzie potem jeszcze niżej. E, ona odpowiada na te jego zaloty, i uwaga teraz dzieci zasłaniają uszy, zaprasza go do swego ogrodu. Oczywiście, jeśli użyjemy odrobinę wyobraźni, domyślimy się, co to znaczy. To jest poemat w samym środku pisma świętego, dlatego że nasza seksualność i nasza zmysłowość nie jest zła, ale ważne jest, żeby odpowiednio na nią patrzeć właśnie poprzez miłość Agapę miłość, która jest ofiarowywaniem się sobie nawzajem. I żeby jeszcze lepiej to pokazać, jeszcze lepiej to podkreślić, chciałbym przywołać fragment pewnej książki. Książki Sakrament i Misterium, napisanej przez kardynała Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI. On mówi w tej książce o czymś takim jak prasakramenty, czyli o przestrzeniach życia człowieka, które już od samego początku miały w sobie taki nadprzyrodzony charakter, które już zapowiadały sakramenty. I on pisze w tej książce tak. Te biologiczne fakty, czyli te zdarzenia, stanowią prawdziwe aktualizacje strumienie życia. A tymi dwoma prasakramentami, według Benedykta XVI, jest ucztowanie i właśnie współżycie mężczyzny i kobiety. I te biologiczne fakty stanowią aktualizację strumienia życia, w który włączony jest człowiek, i w nim jako w istocie przekraczającej własną naturę, zyskują nowy wymiar, stając się szczelinami, przez które na płaszczyznę ludzkiej codzienności spogląda to, co wieczne. Wiem, że to dość trudne zdanie, bo Benedykt XVI potrafi mnóstwo teologii zawrzeć w kilku słowach, ale spójrzmy na nie jeszcze raz. Mówi o tym, że współżycie seksualne jest biologicznym faktem, bo rzeczywiście ono ma wiele poziomów. Ale człowiek, wchodząc w zdrowy sposób, w sposób uświęcony przez Boga, przekracza sam siebie, staje się darem dla drugiej osoby. I wtedy ten biologiczny fakt staje się miejscem, staje się szczeliną, przez którą na naszą codzienność spogląda to, co wieczne spogląda niebo. Możemy zatem powiedzieć, że Akt seksualny, że współżycie męża i żony ma kilka poziomów. Pierwszym poziomem jest ten taki zwykły, nazwalibyśmy to techniczny czy biologiczny. I bardzo ciekawe jest, że większość poradników, które znajdziemy dotyczące seksualności, które znajdziemy choćby nawet w księgarniach, skupiają się przede wszystkim na tym biologicznym aspekcie. A przecież on jest najprostszy, on jest najbardziej oczywisty. Wystarczy powiedzieć, że Muszki, owocówki to też robią i im to całkiem dobrze wychodzi. Kolejnym poziomem jest poziom naszego umysłu, poziom psychiczny, bo rzeczywiście nasza seksualność to nie tylko nasze ciało, ale również nasz umysł, który również ma naturę seksualną. Ale to nie jest ostatni poziom, ponieważ kardynał Ratzinger mówi wprost, a Jan Paweł II w swojej teologii ciała bardzo bogator to rozwija, że jest to przestrzeń, Duchowa. Jest to przestrzeń, na którą spogląda niebo. Jest to przestrzeń, w której, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, małżonkowie stają się jak Bóg. Ponieważ Bóg jest relacją osób, które są zjednoczone ze sobą. I również małżonkowie, którzy współżyją ze sobą, ukazują sobie naturę Boga. Stają się jak Bóg, który jest jednością osób. I oni również stają się jednością osób. I można powiedzieć, że małżonkowie, którzy dochodzą do takiego etapu, którzy osiągają taki poziom, którzy potrafią uświęcić swoją seksualność, to również poprzez tę sferę stają się jak Bóg i doświadczają nieba. I można by powiedzieć, że są mistykami seksu. Ponieważ rzeczywiście poprzez seks stają się święci. Ponieważ ofiarując się sobie nawzajem, będąc darem, stają się święci i uczą się nieba. Uczą się w tej szkole nieba. Jest jeszcze jeden aspekt, yy, który wypływa właśnie z seksualności. Jest to płodność. I wiem, że jest to Sfera, która budzi chyba najwięcej kontrowersji, jeśli chodzi o nauczanie kościoła. I tak jak całą seksualność, można by ją sprowadzić tylko do listy nakazów i zakazów: to wolno i tego nie wolno. I jest taka pokusa, i wielu idzie za tą pokusą, natomiast ja się jej nie dam, ponieważ taką listę, co wolno, czego nie wolno, każdy znajdzie choćby nawet w internecie, e, łatwo, łatwo sobie to sprawdzić. Natomiast chciałbym opowiedzieć właśnie o płodności. W taki sposób, jak wydaje mi się, jest ona zamysłem Pana Boga. Ponieważ Bóg nie powiedział tylko: idźcie współżyć, ale powiedział też: bądźcie płodni. I paradoksalnie, taki symbol płodności odnalazłem kiedyś w czasie najbardziej uroczystej liturgii w roku, w czasie uroczystej Wigilii Paschalnej. W czasie liturgii błogosławieństwa wody. W dzisiejszej liturgii, tak zwanej posoborowej, ten obrzęd jest troszkę uproszczony. Natomiast jeszcze kilkadziesiąt lat temu kapłan używał tam słów, które z dzisiejszej perspektywy wydają się trochę szokujące. Może dlatego też zostały zmienione, a wręcz, a wręcz usunięte. Kapłan, wkładając paschał do chrzcielnicy, wkładając go do wody. Mówił takie słowa, ja tutaj przeczytam tłumaczenie polskie, natomiast on to mówił po łacinie. Niech moc ducha świętego wstąpi w wodę wypełniającą to źródło, niech zapłodni całą tę wodę, dając jej moc odradzania. I gdy dodamy do tego jeszcze taką plastyczność obrazu, w której chrzcielnica od pierwszych wieków przez ojców Kościoła nazywana jest łonem Kościoła. Które rodzi dzieci. Gdy dodamy do tego ten gest wkładania Paschału do chrzcielnicy, to widzimy tutaj obraz płodności. I w tych słowach, niech Duch Święty zapłodni tę wodę, ukazuje nam się poprzez tę najbardziej uroczystą liturgię w roku natura Boga. Boga, który jest płodny. Boga, którego miłość rodzi. Boga, który stwarza. I właśnie do tego wzywa Bóg małżonków, do tego, żeby stali się jak On, żeby tak jak On mieli płodną naturę, żeby w ich małżeństwie ta płodność się realizowała. I oczywiście w najbardziej oczywisty sposób będzie ona się realizowała poprzez poczęcie i zrodzenie dzieci. Ale myślę, że na tym się nie kończy, ponieważ płodność można realizować na naprawdę bardzo wielu, bardzo wielu przestrzeniach. Bo płodny jest Bóg i dlatego Bóg chce, żebyśmy kochali jak On i byli jak On, również płodni. Widzimy zatem, że jeśli tak popatrzymy na seksualność, jeśli tak popatrzymy na emocjonalność, to jest na nie miejsce w małżeństwie. To one mogą stać się przestrzeniami, w których małżonkowie będą wzrastać w miłości. W której będą stawać się jak Bóg, w której będą stawać się tym wybornym winem, o którym mówiłem już przez kilka ostatnich odcinków. I tak patrząc na słowo wierność, widzimy, że nie jest ono tylko prostym zakazem niezdradzania męża czy żony, że jest ono dużo bardziej wymagające, tak jak cała przysięga małżeńska jest wymagająca, ponieważ wymaga od nas wkroczenia w przestrzeń nadprzyrodzoną. Zaproszenia Boga, który nas podniesie z tej właśnie prostej, naturalnej, biologicznej przestrzeni do tej przestrzeni nadprzyrodzonej. A wtedy w małżeństwie będzie tylko lepiej. Wtedy w małżeństwie będzie jak w niebie. Dziękuję bardzo za dzisiaj i zapraszam za tydzień do kolejnego odcinka.